okazji Święta Wojska Polskiego flagę państwową podnieść. Biała Podlaska miastem, wojskiem silna? Jak najbardziej, historycznie i przyszłościowo. Dzisiaj w troszeczkę skromniejszej oprawie, ale nie mniej uroczyście. Setna rocznica Bitwy Warszawskiej, Święto Wojska Polskiego. Uczestniczyłem z wielką dumą i satysfakcją, ciągle pamiętając o tym, że Wojsko Polskie ma silny wkład w historię naszej ojczyzny i w budowę jej mocnej strony. Ale 15 sierpnia 2020 roku jest datą szczególną, ponieważ tego dnia obchodzimy setną rocznicę Bitwy Warszawskiej z 1920 roku. Wielkie zwycięstwo narodu polskiego nad bolszewickim najeźdźcą. To właśnie 100 lat temu na przedpolach Warszawy zdarzył się cud nad Wisłą. Na znanym obrazie Jerzego Kossaka, zatytułowanym ponad żołnierzami polskiego wojska broniącego w Szczuku Warszawę przed bolszewicką nawałą jaśnieje postać Matki Boskiej trzymającej połamane strzały. Złoty medal za zasługi dla obronności kraju Lewczuk Jadwiga, córka Czesława. Srebrny medal za zasługi dla obronności kraju Domańska Marianna, córka Henryka. Domański Stanisław, syn Antoniego. Kopciuszuk Barbara, córka Zenona. Kopciuszuk Robert, syn Henryka. Kopyść Anna, córka Władysława. Kopyść Marian, syn Stefana. Trzaskarska Krystyna, córka Wasława. Decyzję podpisał pod oddziały Masoś minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Rozkazem personalnym dyrektora Departamentu Kadr z dniem objęcia obowiązków na stanowisko służbowym na stopień porucznika. Podporucznik Ostapowicz Radosław, syn Sławomira. Wniosek Zarządu Głównego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i byłych więźniów politycznych uhonorował medalem Pro Patria następujące osoby. Pana starszego chorążego sztabowego Roberta Abramczuka, pana dyrektora Adama Chodzińskiego, pana kapitana Radosława Kuzakę, pana starszego chorążego sztabowego Krzysztofa Palonkę, pana kapitana rezerwy Mirosława Wawryniuka. Na podstawie dekretu biskupa polowego z dnia 19 października 2018 roku z okazji setnej rocznicy ustanowienia biskupstwa polowego
oficerowie, żołnierze i goście zaproszeni. W imieniu swoim i moich przyjaciół chciałem serdecznie podziękować za odznaczenia, które myśmy dostali dzisiaj. Ponieważ darmo nikt nie daje odznaczeń, trzeba zapracować, a my jako patrioci polscy na te odznaczenia pracujemy. No i musimy otrzymywać. Także serdecznie dziękuję. Proszę przekazać dla pana marszałka województwa podziękowania w moim imieniu za te odznaczenia i dla pana Jana Kasprzyka, dla oficerów naszego Wojska Polskiego. Dziękuję serdecznie. Dzień Bitwy Warszawskiej, Cud nad Wisłą. Wielkie święto polskiego oręża i narodu polskiego. Szanowni państwo, przyjmijcie najserdeczniejsze życzenia, aby wasza służba zawsze była owocna, ale życzę także państwu jako żołnierzom, żeby nigdy nie musieliście stanąć do walki tak, jak stawali wasi poprzednicy. Szczęść Boże. Dziękuję. Pododdziały, baczność. W miejscu wyłożyć się. Pododdziały, spocznij.